Po suplementy najwyższej jakości zapraszam Was do sklepu SFD. MMA.pl, Michał Rogoziński, a z nami Piotr Świerczewski po debiucie w MMA. Więc Piotrek, przede wszystkim serdeczne gratulacje, bo wygrałeś tą walkę, ale czy jesteś z niej zadowolony, powiedz? Nie, nie jestem zadowolony, bo chciałem ją zakończyć nokautem i nie ukrywam, że szłem na ten nokaut w pierwszej rundzie. Myślałem, że moje low kicki będą dochodziły do Grega i po prostu powalę go nogami, ale on tak umiejętnie mi uciekał, że wiedział, że moją mocną stroną są nogi. To, że jeszcze ręce dochodziły, ale to też nie robiły na nim takiego większego wrażenia, bo w zasadzie super się bronił. No więc właśnie powiedzmy o te ręce. Co było nie tak? Dlaczego uważasz, że to wrażenie na nim nie pozostało? No bo go nie powaliłem, a plan był taki, żeby go powalić. Tak, ale czy wszystko było w porządku z łapami? Wiesz co, tak miałem ściśnięty, tutaj właśnie mogę pokazać, ściśniętą rękę, że nie czułem tego kciuka. Jak się okazało, że widzisz, go chyba wybiłem, bo musiałem jakoś bokiem źle uderzyć. To jest lekkie zadrapanie, to tam w zasadzie nic nie jest. No i na twarzy chyba nic mi nie zrobił, bo nie patrzyłem się w lustro. Tam raz gdzieś tutaj tak jakoś... Tak, gdzieś się ładuje. To przy goleniu. Zaciąłem się przy goleniu. A tak w ogóle tak na poważnie sędzia upominał go, bo otwierał ręce, przypomnę ci. Tak, chodziło o te otwarte ręce. Sędzia zwraca uwagę, żeby tego nie robić. No... W drugiej rundzie wydaje mi się, że trochę się wybiło prąd. No, w pierwszej rundzie jakby myślałem, że będę chodziłem za nim, w drugiej jakby mi odcięło, ale w trzeciej jakby odzyskałem taką nową energię i jak usłyszałem te ostatnie 10 sekund, no to chciałem go jeszcze dopaść, ale już mi tak uciekał, że po prostu nie szło go złapać. Właśnie ta końcówka, bo chciałem spytać, on był za podwójną gardą, wiesz, i on ma taką, on mówi, że ma taką technikę gdzie naturalnie się zasłania tym za podwójną gardą i żeby coś wyprowadzić, natomiast ewidentnie się cofał. Znaczy, no nie wiem jak ty stwierdzisz, ale mi się wydaje, że więcej ciosów oddałem na głowę. Takich, które dochodziły do tej głowy, mimo wszystko tam garda, czy gdzieś tam w tą głowę dostawał, obrywał. A te jego kopnięcia, no nie robiły na mnie wrażenia, bo były za lekkie, nie? To po prostu kopnął mnie parę razy, bo ja nie uciekałem z nogami, tylko szłem na niego. Ale no nic mnie to nie bolało, nie? Nogi akurat mam bardzo twarde i silne, więc to nie robiło na mnie wrażenia. Bardziej bałem się jego jakiegoś mocnego ciosu, którego de facto nie wyprowadził, jak widać chyba po twarzy. Natomiast wziął mnie w ten klincz i to taki... Dwa razy cię obalił. Obalił, tylko że z tego nic nie było, bo... No nie wiem, czy bym chętnie się z nim nie poturlał trochę po tej macie i poszukał jakiegoś tam... No ale no... Tak naprawdę myśmy odpoczywali w tym klinczu. On mnie trzymał, ja jego trzymałem i ani on mnie nie uderzył, ani ja jego nie uderzyłem. Więc to chyba dla ludzi oglądanie takiego klinczu, to się nic nie dzieje, nie? Przytula się dwóch facetów, no to chyba nie jest... Myślę, że dla tych ludzi, którzy nie są zorientowani za bardzo, czyli wiesz, gdzie podbierasz chwyt, dokładnie gdzie podbierasz... No, ale tutaj podbierasz... nie było żadnego chwytu, ani ja go tam dusiłem, z czego nic nie było. On mnie złapał, z czego nic nie było. Tak, natomiast jeżeli mówisz o reakcjach, to na pewno one na hali były dość sowite. Sam powiedziałeś, że pełno twoich przyjaciół przyjechało, tak, i można to było z wszystkich stron. Jakby tutaj. No to więc jak się walczy w takim środowisku? Chyba ta trzecia runda właśnie. Mogę powiedzieć, że chyba kibice mi dali takie. Podnieśli cię na duchu. Bo zaczęli, widzieli, że już pływam troszkę w drugiej i zaczęli krzyczeć świru, świru. I Piotrek i ja odpaliłeś. Wtedy odpaliłem, przepraszam, takie turbo złapałem, tak jak stary diesel. Zawsze Czesiu Michniewicz mówił, że świru odpadł diesla swojego, bo jak to turbo odpalę na później, to zaczynam machać nogami, wtedy machałem, teraz rękami. I rzeczywiście latałem za nim trochę, ale niego nie mogłem dopaść, nie? Jak myślałem, że jak mi gdzieś stanie, to go obtłukę z wszystkich stron, ale umiejętnie mi uciekał, no i dlatego nie jestem zadowolony, że go nie położyłem. Ale chyba tego diesla też dotankował ci trochę Mateusz Borek, bo ja dzisiaj do niego podszedłem, aż musiałem to zrobić, powiedziałem mu dwa słowa do ucha, bo w takim charakterze go jeszcze w tej przykładce nie widziałem. Wiesz, my z Mateuszem się kolegujemy wiele lat, jesteśmy przyjaciółmi, dlatego ja go poprosiłem, żeby był jako przyjaciel w teamie naszym wraz z Mirkiem Oklińskim, który jest guru jiu-jitsu brazylijskiego i razem jakby mnie wspomagali. Powiem wam jedną rzecz, mało kto jest w stanie przekrzyczeć Mirka Oklińskiego podczas walki. Mateusz
Mateusz Borek, szapoba, naprawdę. Przekrzyczał. No. Czasem Mateusz mówił tam na wywiadzie, że 120 minut meczu Polska-Niemcy komentował, miał jeszcze nie tak bardzo zdarte gardło, a tutaj 9 minut na pełnym głosie i już był ochrypnięty, a jeszcze nas czeka długi wieczór. No, właśnie, to potem poza kamerą potem pogadamy, więc na koniec jeszcze powiedz mi, bo największym, jakby obawą największą było to, że on jest tyle młodszy od ciebie i że wydolność tlenowa nie będzie. Oczywiście, że tak. No, największą obawą jest to, przecież ja mam 47 lat i tylko to pokazuje i pewnie motywuje tych, którzy oglądali i mają ponad 40, że można jeszcze się w sport bawić i to całkiem nieźle. Ja nie mówię, że będę zawodnikiem MMA i zrobię jakąś wielką karierę, bo pewnie nie zrobię, bo mam 47 lat, ale takie pojedyncze wypady, doświadczenia na pewno mi czegoś nauczą. Pokory, szacunku do przeciwnika i szacunku do tego sportu, który jest bardzo trudny, bo zobaczcie, walka trwa w zasadzie 9 minut z przerwami, a treningi po półtorej godziny, dwie godziny, trzeba się tak naprawdę mocno przygotować, żeby tylko 9 minut przepracować, a i tak nam tego tlenu i tego tej energii brakuje. Także szacunek dla tego sportu i podziękowania dla mojego teamu i wszystkich zawodników, którzy trenowali wraz ze mną, to raczej ja z nimi, bo tam mam świetną grupę z Szymkiem Kołeckim, z Oleksińskim, z Oleksiejczukiem, przepraszam, bracia Oleksiejczuk, dwa i Bartek jest Masternak, Michał, no i jeszcze paru chłopaków, którzy z nami trenują, jest, no już teraz akurat nazwisk zapomniałem, ale... I Trypson. I Trypson, oczywiście z Trypsonu, także im wielkie podziękowania, że oni mnie cały czas poprawiali, motywowali, bo ja wiem, że w tej grupie jestem jednak najsłabszy, no ale to oni mi pokazywali, Piotr, grób tak, odchodź, nogi rozkładaj, trzymaj się mocno, to ci nic nie zrobi, uderzaj, wycofuj się, także dzięki nim ja przez 2 miesiące nauczyłem się, liznąłem w zasadzie tego ciężkiego sportu. No i teraz moje pytanie ostatnie, czy zobaczymy Świra jeszcze w formule MMA startującego? Tego nie wiem, nie mówię, że nie, ale nie mówię, że tak. Oczywiście muszę mieć przeciwnika takiego na miarę moich możliwości. Oczywiście myślałem, że łatwiej sobie poradzę z Gregiem, jednak to nie była taka łatwa walka, no bo go nie położyłem, bo liczyłem na knockout. I co mogę powiedzieć? Czy zawalczę? No zobaczymy. Jak będę miał okazję i fajnego przeciwnika, rozważę tą możliwość. Ty mówiłeś przed walką, przypomnę, że nie chodzi o to, żeby tu wygrywać, ale żeby udowodnić, że w tym wieku można spełniać pewne inne jeszcze i marzenia. Ambicje. I tak, i marzenia, bo chciałem zawsze spróbować takiego sportu, kiedy jeden na jeden wychodzi się do klatki i nie ma tego teamu. Na boisku jest tak, że jak zrobisz błąd, to cię kolega może zasekurować. Tutaj każdy twój błąd może cię kosztować nokaut, przewrócenie i przegraną walkę. Więc to jest naprawdę ciężki sport. Szapoba dla tych chłopaków, którzy tak ciężko trenują. A to co do mojej przyszłości, nie wiem. Zobaczymy. Dzisiaj nic nie powiem. Dzisiaj przyszłość będzie taka, że mamy afterparty, drodzy Państwo, przed nami. Prawda. To jest prawda. Słuchaj, gratulacje jeszcze raz. Dziękuję bardzo, dziękuję za wywiad i trzymam lewą kciuki. Ręką, bo tutaj mam wybity palec. Lewa ręka. Dzięki. Po suplementy najwyższej jakości zapraszam Was do sklepu SFD.